Kamil, widzę, że masz ze sobą rękawice bokserskie. Nie wiem, jaki to ma związek z motocyklami turystycznymi, ale jakiś na pewno. Myślę, że zdradzisz nam ten sekret. Niektórzy mówią, że bokserskie, a niektórzy by powiedzieli, że narciarskie, ale takie właśnie ala narciarskie rękawice na motocykl też są potrzebne, oczywiście z zachowaniem wszystkich standardów bezpieczeństwa. Mogę zobaczyć? Jest to zdecydowanie już grubsza rękawica, choć chyba nie aż tak bardzo gruba, jak na faktycznie na narty. Rękawica na Gore-Texie, do dalekiej turystyki, do tych naprawdę trudnych warunków. Mamy marzec, pogoda za oknem nas nie rozpieszcza. Cały czas czekamy na ten taki mocny start sezonu, bardziej start bardzo dobrej pogody, żeby każdy typ motocykla był w stanie wyjechać na nasze polskie drogi. Mamy tutaj właśnie rękawicę turystyczną, uzbrojoną w membranę Gore-Texową. Ona jest dość mocno uzbrojona, tak. Jak teraz ją mam w rękach. Ale słuchajcie, ona jest rzeczywiście zabudowaną rękawicą, dość masywną, jeżeli chodzi o jej kształt. Zresztą zwróćcie uwagę, wszystkie protektory są też schowane już wewnątrz. Natomiast ona nie jest ciężka. To jest bardzo lekka rękawica i wydaje się też dość przyjemna w środku. Właśnie ona, jeśli porównamy sobie wszystkie rękawice membranowe akurat do modelu Nembo od Dainese, to ta rękawica jest jeszcze, jest fajny stosunek tego czucia. Że nie jest ona na tyle bardzo gruba, zarówno i to sprzęgło i dodawanie, praca na rollgazie nie będzie dla nas problemem i utrudnieniem, jak nagle przerzucimy się z typowo letniej rękawicy, w której to czucie jest przegenialne. Więc nie bójmy się też takich produktów. Jak ktoś jedzie naprawdę daleko i boi się, że pogoda może go zaskoczyć, a jest delikatnym zmarzluchem, wtedy Gore-Tex super się sprawdzi, a dwa, we wszechobecnej modzie, jeśli chodzi o smartfony, nie zabraknie również w tym modelu magicznego palca, dzięki któremu możemy bardzo szybko odbierać, jak żona dzwoni, co tam na wyprawie motocyklowej. Albo odrzucać. Zależy, jakie to ma układy. Tak. Słuchajcie, Dainese Nembo, tak? Dokładnie. Dainese Nembo, rękawice Gore-Texowe do jazdy w chłodniejsze, bardziej wymagające dni. Żaden Nordkap czy Alaska, czy Suwałki nie będą w tych rękawicach Wam straszne. Czekają na Was w Moto Mio na drugim piętrze u Kamila. A jeżeli macie o nie jakieś pytania, to koniecznie zadajcie je w komentarzach. Wiecie o tym, że na wszystkie Wasze pytania odpowiadamy. I koniecznie również dajcie łapki w górę, bo to nam poprawia możliwość dotarcia do Was z kolejnymi filmami. Także czekamy na Was w Moto Mio i widzimy się w kolejnych nagraniach, a warto nas obserwować, bo będzie tego w tym sezonie bardzo dużo.